Witam wszystkich w ten mglisty poranek na kolejnej wyprawie. Mamy dzisiaj kolejne spore pole. Na wstępie chciałbym pozdrowić wszystkich widzów. Troszkę dzisiaj zachrypnięty, jakieś małe przeziębienie, ale nic, damy jakoś radę. Miłego seansu. Mamy dołeczek pierwszy, z tym, że miałem lipę. Bateria mi padła. Nie wiem jakim cudem, bo miałem jeszcze jedną kreskę. Tak myślę, na te 4 godzinki powinno starczyć spokojnie. Nie wiem, czy to przez to, bo miałem przez noc wykrywacz w bagażniku, chyba był mróz. Poza tym bateria też jakiejś nie najlepszej firmy, nie będę tutaj reklamował. Ale mówię nic, no trzeba jechać szukać sklepu. Godziny poranne. Do auta pół kilometra z buta. Teren tutaj taki podmokły, więc nawet nie wjeżdżałem dalej. Ale nic, jedziemy. Mówię, po drodze może coś znajdę, jakiś sklepik. O najbliższej miejscowości 20 km, także no, kawałek jest. Widzę sklepik, wchodzę. Pytam panią. Pani mnie pyta, do czego ta bateryjka? Ja taki zmieszany. Pani wypala do organów. A ja, no, do organów, no. Taka mi naszła nagła chęć, żeby sobie pograć z rana. Więc szukamy. Pani w końcu znajduje, pokazuje mi jakąś baterię marki GP chyba. Chyba tak. I zapewnia, że to alkaliczna. Ja mówię, że no chyba raczej nie. No, pani mówi na pewno 100%. Pytam o cenę. Pani mówi 3,50, więc ja mówię raczej chyba nie, bo tak powinna około 10 zł, więc dziękuję ładnie i wychodzę. Po drodze spotykam następny sklep. Tam pani już całkiem wielkie oczy robi, więc szybko wychodzę i no nic, zostaje mi jechać te 15 km na stację benzynową. W końcu docieram na stację. Przy okazji zatankuję sobie. Pytam o baterię, jest alkaliczna, Energizera. Z tym, że kuźwa, 21 zł za baterię, to już jest naprawdę przesada. Ale nic, no będę musiał pomyśleć teraz troszkę nad tymi akumulatorkami, zainwestować i sobie nabyć, bo no trochę się nawkurzałem, a monetkę mamy z trzeciej Rzeszy, 5 pfeningów nam wpadło. Złapiemy ostrość. Jak zwykle problemy. 5 pfeningów. Rocznik 39. Nie wiem, to chyba jest ta cynkowa monetka, bo w takim tragicznym trochę stanie. Dobra, nic. Lecimy dalej. Mamy kolejny dołeczek. Ciekawa monetka. Nie wiem co to jest. Jeden dinar. Rocznik 1938. Już myślałem, że jakieś fajne srebro. Srebro to raczej nie jest. Prędzej jakiś stop miedzi albo brązu. Ale monetka fajna, przyzwoita. Fajnie się zachowała. Ładnie zachowana, w ładnym stanie. Tak mi dołeczku. Nic, lecimy dalej. Mamy kolejny dołeczek. Fajny sygnał. Wskoczyła nam taka kuleczka owiana. Fajnej wielkości. Dobra, lecimy dalej. Mamy następny dołeczek. Wpadła nam monetka. Jeszcze nie wiem, ale ja już wiem co to jest. Jeden pfenig cesarstwa niemieckiego. Zwrócę się, bo nie mogę ostrości złapać.
strona tutaj przeżarta, skorodowana, ale z tyłu widać dobra, lecimy dalej. Mamy następny dołeczek i następny pieniądz w fatalnym stanie. Prawdopodobnie cztery feningi pruskie. Strasznie wytarte. Tu co nieco widać. Także monetka już destruk całkiem. Nic, lecimy dalej. Mam następny dołeczek. Tym razem wpadł nam guziczek. Z naszym orzełkiem. Troszkę śmieci tutaj. Planuję tam kawałek dalej przejść. A tam to następne pole z ciekawości zobaczyć. Może tam coś więcej wpadnie. Dobra, lecimy dalej. Mam następny dołeczek. Razem 5 groszy z PRL. Muszę się obrócić do cienia, bo złapiemy ostrości. Rocznik 49. I co, lecimy dalej. Mamy kolejny dołeczek. Tutaj pole obok kukurydzy. Coś strasznie dziwnego. Grube. Przypuszczam, że jakiś żeton może. Muszę się do cienia obrócić, bo ja tutaj jakiś jakby herb. No nie wiem, nie wyostrzę tego tak. Tutaj już takie skorodowane trochę. Strasznie ciężkie. Nic, wyczyszczę. Dodam wam foteczkę. Dobra, lecimy dalej. Mamy kolejny dołeczek. Dwuzłotóweczka PRL. Rocznik 85 z tego co widzę. Także lecimy dalej. Mamy kolejny dołeczek. Tym razem 10 feningów. Republika Wermańska. Rocznik 1925. W fajnym stanie. Takie coś. No nic, ładnie. Lecimy dalej. Mamy kolejny dołeczek. Tym razem Boratynka. Źle nie wygląda tutaj z przodu, nawet. Dobra, lecimy dalej. Mamy kolejną monetkę. Razem jeden fening. Rocznik 1896, nie wiem. Dobra. Lecimy dalej. I tam mamy kolejny dołeczek. W
trafiły nam się dwa fenisie. To carstwo niemieckie, z tyłu nawet ładne. Fajna taka. Polerowana. Ładnie. Dobra, lecimy dalej. Kolejny dołek. Nawet nie dołek, bo na wierzchu całkiem. Wpadła nam piękna plomba. Trzecia na tej mojej miejscówce, ale super. Piękna jest. Piękna. Dobra, lecimy dalej. Wracając do auta w zaroślach, wpadła mi w oko taka oto flaszeczka. Alfons Schneider Milicz, czyli powiat, w którym się znajdujemy. Dobra, dzisiaj koniec. Widzimy się na kolejnej wyprawie. Pozdrawiam.